Jak wielka pasja przerodziła się w rzeczywistość? Skąd wzięła się w ogóle pasja do bokserstwa? Skąd w ogóle zainteresowanie? Jak to wszystko się rozwijało? No przede wszystkim, jeżeli to nie tyle pasja, ile zainteresowanie więcej. Zaczęło się od obserwowania walk przede wszystkim naszego jednego z najlepszych zawodników polskich, czyli Andrzeja Gołoty. To nie było tylko oglądanie, to była prywatna znajomość. Spędziliśmy trochę czasu razem, zarówno z nim, jak i z Tomaszem Adamkiem i na pewnym etapie po prostu zainteresowało mnie to do tego punktu, że zacząłem bawić się w boks, w promowanie, w trenowanie i jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy. Dzisiaj możemy mówić o tym, że polscy bokserzy, ten rynek amerykański w jakiś sposób starają się podbić. Wielu się to udało, należy przyznać, ale chyba zwróćmy uwagę na wielkie talenty właśnie tych młodych zawodników, którzy tutaj trenują w Global Boxing. Patryk Szymański, Kamil Łaszczyk. Co możemy o nich powiedzieć? No to są wyjątkowe osoby, to są wyjątkowi zawodnicy, bardzo utalentowani. No troszeczkę to inaczej wygląda w Polsce, dlatego że wagi, w których oni walczą, nie są aż tak bardzo popularne i ludzie nie zwracają, zwłaszcza kibice, nie zwracają zbytniej uwagi na tych zawodników, dlatego że pasjonują się przede wszystkim wagą ciężką, no i wagą cruiserweight, która jest bardzo znacząca w Polsce. Jednakże jeżeli chodzi o Patryka i Kamila, to są chłopaki, którzy naprawdę mogą się rozwinąć. Obydwaj mają inną mentalność, są specyficzni, dlatego że podchodzą do tej swojej profesji w inny sposób. Patryk Szymański jest zawodnikiem młodym, ale jest strasznie ambitny. Jest ambitnym do tego stopnia, że po prostu już nie mogę czasami wyrobić z pytaniami i zapotrzebowaniami, które zwraca w moją stronę, znalezienie mu trenerów, znalezienie mu odpowiednich miejsc, gdzie może się rozwijać. On cały czas chce się rozwijać. Także jest w stanie pojechać na koniec świata, żeby dowiedzieć się czegoś nowego na temat boksu i nauczyć się jakichś nowych trików w tym sporcie. Jeżeli chodzi o Kamila, jest bardzo statyczny. To jest chłopak, który jest bardzo rodzinny, dlatego jest ciężko mu czasami opuścić swój kraj i przyjechać tutaj, no ale rozwija się na podobnym poziomie jak Patryk. No cóż, zobaczymy, to jest dopiero początek ich kariery. Najbliższe parę lat pokaże, jak zmotywowani są i do czego naprawdę będą mogli dojść. Właśnie pan wspomniał o tym, że Patryk jest gotów pojechać na koniec świata po to, by szukać nowych doświadczeń i to właśnie miało miejsce, można powiedzieć, w ostatnim czasie. Treningi w Big Bear. Co tak naprawdę dało to Patrykowi Szymańskiemu? No przede wszystkim spędził miesiąc czasu z najlepszym zawodnikiem, jaki teraz istnieje, czyli z Gołowkinem. Na pewno nauczył się dużo od niego. Trenowali z tym samym trenerem, przebywali w tym samym, praktycznie spali w tym samym domu, mieszkali, spędzali swój wolny czas, jak również treningi. Popatrzył na pewno dużo. Nie wiem, jak dużo można się od Gołowkina nauczyć, dlatego że tacy zawodnicy po prostu rodzą się z takimi predyspozycjami, ale no mam nadzieję, że wyciągnie odpowiednie wnioski. Trener, który trenował obydwóch, jest bardzo zadowolony i bardzo pozytywnie określał Patryka. No tak jak mówię, chłopak ma raptem 21 lat, także długa droga przed nim. Jest na tym etapie, gdzie po prostu rozwija się cały czas fizycznie. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ale mam nadzieję, że nie przepaści talentu, który ma i tej mobilizacji przede wszystkim, którą ma do tego, żeby się rozwijać. No i będziemy mieli na pewno jakąś pociechę z niego. Obaj ze świetnej strony pokazali się w Chicago podczas gali VYC Pavilion. Zresztą walka Kamila była transmitowana w telewizji ESPN. Walka Patryka nie była, ale wielu o niej mówiło, dlatego że zakończyła się bardzo efektownym knockoutem. Jaka droga teraz, jakie cele przed nimi, co właściwie teraz? No, właściwie nawet po tej walce mieliśmy zainteresowanie kilku grup promotorskich w nawiązaniu współpracy zarówno Kamilem, jak i Patrykiem. Zobaczymy. No, trudno powiedzieć, dlatego że jednak nie rozwija się ten sport tak, jak powinien rozwijać się i decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. Wszystko jest przemyślane, wszystko jest obliczone. Dla zawodników, którzy przyjeżdżają przykładowo z Polski, jest to bardzo trudny rynek, dlatego że jednak promotorzy i zarówno telewizja, jak i promotorzy i publiczność preferuje jednak zawodników z Ameryki Południowej, preferuje zawodników, którzy przebywają, są ze Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście wyjątki zawsze będą istniały, typu Gołowkin i tak dalej, ale to są specyficzni zawodnicy.
To w najbliższych paru tygodniach przekonamy się, co będziemy dalej robić. Mamy takie wstępne oferty z grupy Top Rank dla obydwu zawodników, ażeby zawalczyli na najbliższym jesiennym show tutaj właśnie w Nowym Jorku. No ale trudno mówić na razie na ten temat. Jak będą jakieś naprawdę specyficzne propozycje, no na pewno skorzystamy z nich. Teraz chciałbym zapytać, co dzieje się z Mariuszem Wachem? Mariusz Wach przebywa na różnego rodzaju sparingach, trenuje, no ale z tego co widzę nie jest dalej gotowy do walki. Osobiście nie zajmuję się już sprawami Mariusza, z uwagi na to, że jestem zajęty w swoich sprawach codziennych, w interesach. Tymi sprawami zajmuje się mój partner Jimmy Burnfield z CS Promotion. Także najlepiej by było zapytać jego, co dalej planują. A pana osobiście zapytam, zabrakło trochę cierpliwości do współpracy z Mariuszem? Już skończyła się pewnego rodzaju cierpliwość, jeśli chodzi o podejście do tego zawodnika? Nie, to nawet nie chodzi o to. Chodzi po prostu o to, że jeżeli nie mam zbyt dużo czasu, żeby przeznaczyć to na ten sport, dlatego że powtarzam to miliony razy, jest to moja zabawa, moje hobby, to nie jest mój zawód. I jeżeli mam tak mało czasu, wolę poświęcić ten czas na zawodników, którzy naprawdę są zmotywowani i chcą coś zrobić. Jeżeli ktoś po prostu nie wie do końca, czego chce, no to trudno nakłaniać go do tego, żeby podjął. Oferowaliśmy już przez ostatnie parę miesięcy kilkanaście propozycji, niestety nic z tego nie wyszło, także no po prostu ja nie chcę tracić czasu, mam poważniejsze rzeczy na głowie. Czyli Mariusz nie budzi perspektyw? Nie, Mariusz jest bardzo dobrym zawodnikiem, jeżeli po prostu trenuje i byłby gotowy do walki, no to jest on spokojnie może wrócić do pierwszej dziesiątki i walczyć naprawdę z konkretnymi zawodnikami. Kwestia tego poważnego powrotu i zdecydowania. A dzisiaj mówimy o polskim boksie w kontekście też prawdopodobnej wstępnych umówień, jeśli chodzi o walkę Artura Szpilki z Tomaszem Adamkiem. Czy to jest, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, czy to jest rzeczywiście wydarzenie takie, które powinno budzić wszystkich uwagę, które powinno skupiać uwagę gdzieś tam, prawda, kibiców boksu? No w zależności od czego kibice oczekują. Dla mnie osobiście nie jest to coś, co spędzi mi sen z powiek. Ta walka prawdopodobnie się nie odbędzie. Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują na to. Jeżeli się odbędzie, jestem w złym przekonaniu, no to dobrze dla zawodników. Poznamy najlepszego polskiego zawodnika w wadze ciężkiej, ale nie wiem, czy ta walka wniesie za dużo do naszej historii, dlatego że Tomek zasłużył sobie na to, żeby mieć miejsce, które ma w historii, był wyśmienitym zawodnikiem, dalej jest w pewnym sensie wyśmienitym zawodnikiem. Z kolei jeżeli chodzi o Artura, no Artur musi popracować jeszcze, jest dalej młody, musi się dalej rozwijać. Jak na razie na tym etapie nie wydaje mi się, żeby to było, że to cokolwiek pokaże dla publiczności, oprócz tego, że będzie to regionalne wydarzenie w Polsce. Na początek wspomniał pan o swojej wielkiej fascynacji Andrzejem Gołotą, jego początkiem, jego kariery i właściwie jak to się wszystko zaczynało. Czy Andrzejowi należy się walka na zakończenie kariery, taką jaką proponuje Gale, Marcin Najman w Częstochowie, walka bez werdyktu? Czy Andrzejowi należy się takie właśnie pożegnanie z polskimi kibicami? Andrzejowi za te wszystkie nieprzespane noce, które wszyscy kibice przeżywali, należy się to ostatnie wyjście na ring i po prostu pożegnanie się z jego kibicami. Nie w sposób, gdzie zostanie znokautowany czy pobity, dlatego że Andrzej ma swoje lata już i żadna walka na tym etapie nie będzie niczego nie udowodni, ale w czasie, gdy był naprawdę młodym i zawodnikiem w swoim czasie, był pewnego rodzaju idolem dla wszystkich. Dlatego tak samo boks rozwinął się w Polsce. Nie dlatego, że mieliśmy tam w historii amatorskiej duże osiągnięcia, ale dlatego, że mieliśmy Andrzeja Gołotę, który otworzył drzwi dla Adamka, otworzył drzwi w tych interesach dla Szpilki, dla Wacha, po kolei dla wszystkich zawodników. Ja śmiem twierdzić nawet, że boks zawodowy zaczął istnieć w Polsce tylko dlatego, że mieliśmy Andrzeja Gołotę.